O otwarcie seminarium prosiłbym komendanta Szkoły Policji w Słupsku, pana inspektora Jacka Gila, który jest naszym gospodarzem. Panie komendancie, zapraszamy. A korzystając z gościnności targów pańskiej, mamy możliwość uczestniczenia, myślę, że w bardzo przyzwoitych warunkach w naszej konferencji. Myślę, że dzisiejszy dzień trochę już będzie łatwiejszy przez nas do przeżycia. Wczorajszy było trochę na stresu, dzisiaj już ten stres jest poza wami. Widać, że było to na stacjach, też byłem na kilku stacjach, widziałem, w jaki sposób podchodzicie do realizacji swoich zadań. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy, zawsze policjantom powtarzam, wtedy, kiedy bardzo często mówią na różnego rodzaju egzaminach, że stres jest jak, a w służbie tego stresu nie ma, jak jesteśmy na miejscu zdarzenia, to tego stresu nie ma, też nie wiem, jak to nam na ręce patrzy, jakie z tego wnioski wyciągnie, więc ten stres zawsze też nam towarzyszy i w zasadzie musimy nauczyć się z nim żyć. Cieszę się, że już wczoraj mieliście możliwość wymiany swoich doświadczeń, swojej wiedzy. Myślę, że dzisiaj ten dzień właśnie temu powinien być podporządkowany. Liczę też na to, panie Michale, tutaj do pana się zwracam, że dzisiaj jeszcze taka informacja zwrotna, bo jesteśmy wszyscy, bo już nie będziemy wszyscy, pójdzie w zakresie opinii sędziów i oceny sędziów takiej ogólnej tego, co zdarzyło się dnia wczorajszego, jakie ewentualne błędy krytyczne zostały popełnione i oczywiście możemy się o nie również pobudzić. A korzystając z obecności znakomitych prelegentów, myślę, że możemy również zasięgnąć opinii, choćby myślę, że pan profesor, jeżeli będziemy mieli problem, to nam te problemy tutaj rozwiąże. Panie komendancie, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. A ponieważ jestem szefem Kliniki Katedry Medycyny Ratunkowej, więc chciałbym państwu powiedzieć o tak zwanych aktualnych poglądach na coś, co się nazywa płynoterapia w stanach nagłych. Jak to zrobić? No, postaram się opowiedzieć parę bajek, parę niekoniecznie bajek i parę rzeczy praktycznych, które państwo, no nie chcę powiedzieć, że w codziennej pracy, ale pracy ratownika medycznego coraz częściej będziecie używać. Leczenie utraty krwi, o tak to nazwijmy, powinno być podzielone na, jak widzicie państwo, leczenie przedszpitalne, leczenie wstępne, tak zwane diagnostyczne w chwili przekazania chorego na blok operacyjny i leczenie na bloku operacyjnym i na oddziale intensywnej terapii. I to, co państwa tak naprawdę interesuje, to jest leczenie przedszpitalne. Czyli sytuacja, w której znajdujecie się na miejscu zdarzenia i próbujecie coś zrobić, żeby utrata krwawienia była jak najmniejsza i żeby bezpiecznie takiego chorego, często z dużym urazem, dowieźć do najbliższego miejsca zaopatrzenia albo w waszej konkretnej sytuacji przekazać służbom ratunkowym. O czym nie będę mówił? Nie będę mówił o spodniach przeciwwstrząsowych, proszkach, opatrunkach, stazach hemostatycznych i różnego typu, tu jest napisane na materacjach, ale dzisiaj mamy tysiące różnych urządzeń, proszę mi wierzyć, że to są dziesiątki, tysiące oczywiście przesada, ale urządzeń, które pomagają zatrzymać krwawienie na miejscu zdarzenia. Istnieją takie tak zwane zasady, które są ukierunkowane, jak państwo widzicie, na pewną prostą rzecz. To znaczy utrzymanie tak zwanej homeostazy. Co to jest utrzymanie homeostazy? No to tak naprawdę sprawa jest niezwykle prosta. Ciśnienie musi być powyżej 90, a pojemność minutowa rzutu serca powyżej 4,5 litra na minutę. I teraz popatrzcie państwo na pracę z 2000, znaczy nie pracę, tylko wytyczne. To są wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, które nas wszystkich obowiązują. I te wytyczne w punkcie 8
tak jak tu jest, że tak powiem, napisane, mówią o, że szybkie zatamowanie krwawienia ma kluczowe znaczenie. Cały czas należy postępować z pacjentem delikatnie, aby zapobiec uszkodzeniu skrzepu. Jeśli jest to konieczne, powinno się stosować ucisk zewnętrzny oraz unieruchomienie miednicy i kończyn. I teraz to jest tak naprawdę cała filozofia. Bo organizm jest na tyle mądry, że on sobie sam poradzi. Ale on sobie sam poradzi na krótko. On sobie sam radzi przez niewielki okres czasu. Jeśli kiedyś przyjechaliście do chorego, którego wyciągnęliście spod tramwaju i który ma amputowane nogi, to bardzo często jest tak, że on nie ma krwi, kropli krwi na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że naczynia się okurczyły. Ciśnienie się tak scentralizowało, że to nie będzie krwawienie. Ale oczywiście, jak są przecięte wszystkie naczynia, to jest tylko kwestia czasu, jak to poleci. W związku z tym, to jest niesłychanie istotne zdanie. Chorego trzeba transportować tak, żeby nie zniszczyć tego skrzepu, który sam z siebie powstaje w organizmie. I teraz nie ma lepszego lekarza, niż organizm sam z siebie. Organizm sobie świetnie poradzi, pod jednym wszakże warunkiem, że my temu organizmowi w tym nie przeszkodzimy. 14 listopada, jak wiecie, 2011 roku rozpoczął się największy w Polsce projekt szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. No, troszkę wam powiem, że zostaliście zrobieni w konia, gdyż KPP, czyli kwalifikowana pierwsza pomoc, to nie jest pierwsza pomoc, to nie jest wsiadł na rower, pojechał z apteczką, teraz wszystkich ratuje dookoła. Kwalifikowana pierwsza pomoc to program, który został przemyślany i przygotowany dla służb, które mogą reagować w sytuacji izolacji. Powódź, trzęsienie ziemi, jakaś inna Baba Jaga. Kogo najlepiej wysłać w taki rejon? Na kogoś, kto się da skoszarować, mundurować, kopnąć tu i powiedzieć, siedź tu i pilnuj. Na mnie jako ratownika cywilnego, gdyby mi tak powiedział, powiedział, a bojaj się pan, ja już nie jestem ratownikiem, nawet będę w McDonaldzie pracował, możesz się postawać w nos. Natomiast policjanta w służbie można spakować i powiedzieć, słuchaj, tu jesteś. No i co się okazuje? Okazuje się, że w miejscu tego zdarzenia pierwszym kłopotem nie było spałowanie złodzieja, tylko babcia, która przychodziła i mówiła, że ona nie ma leków i się dusi. Bo powódź ich zabrała wszystko. No i wtedy policjanci się bujali, jak widły gnoju, no bo co z tym zrobić problemem? No trzeba ratować, tak? Trzeba ratować, ale jak? No po to wymyślono ten kurs, aby strażacy, żołnierze, policjanci potrafili sobie poradzić właśnie w takiej sytuacji. Tak? W takiej sytuacji. Okej. Okay. Metodyka naszych badań oparta jest na doświadczeniach własnych autorów oraz analizie efektów szkolenia wśród 3800 przeszkolonych funkcjonariuszy, 3000, właściwie już więcej nawet tygodni szkoleniowych jest, w założeniu 12900 opatrunków osobistych, 25800 metrów bandaża, 32 litry krwi pozaracyjnej oraz oczywiście do dezynfekcji fantomów. Wiedzą, że to by byli wiedzą. Co powinno uwzględniać szkolenie? To też taka podpowiedź dla osób, które będą przeprowadzały to szkolenia. Specyfika służby. Czyli muszę określić, co danym policjantom, jaka ich jest profesja, bo co innego się przyda policjantom ruchu drogowego, co innego służbom patrolowym, funkcjonariuszom na przykład wykonującym działania ochronne wobec VIP-ów. Jakie mają wyposażenie? I korzystać z tego wyposażenia. Czy dana grupa ma dobre zabezpieczenie medyczne, jeżeli nie ma tego zabezpieczenia medycznego, w którym kierunku należy rozwinąć pewne elementy, czy mają szybkie wsparcie innych służb, jak również jakie są kwalifikacje i umiejętności wyjściowe tych funkcjonariuszy, gdyż poziom szkolenia trzeba też dostosować do danej grupy. Tutaj niezwykle ważnym elementem jest bezpieczeństwo, gdzie przede wszystkim działamy w środowisku niebezpiecznym. Trzeba zwrócić na bezpieczeństwo własne, ocenę osób, wobec których wykonywane są czynności, jak również bezpieczeństwo osób trzecich. I tutaj trzeba te scenariusze w zależności od sytuacji monitorować. Tutaj to, co wykorzystujemy w szkole i powiem wam za chwileczkę, chciałbym jeszcze puścić jeden krótki filmik. Bardzo dobre użycie właśnie amunicji barwiącej PWFX, gdzie widzimy sposób działania i reagowania na odpowiednie zagrożenie. Jak tutaj widać, czy ktoś został trafiony, czy też nie.
jak również jesteśmy w stanie zaobserwować, jakie błędy policjanci też popełniają w przypadku na przykład usuwania zacięć broni. To, co w szkole też wykorzystujemy, i bardzo dobry element, mianowicie monitorowanie pomieszczeń, także osoba, która tworzy scenariusz, która obserwuje, nie musi koniecznie być przy tych funkcjonariuszach, aby wyłapać pewne błędy, jak również osoby, które nie uczestniczą w danego typu scenariuszu, mogą obserwować, jak inni koledzy reagują na różne elementy zagrożenia. To, co możemy też wykorzystywać w szkole, mianowicie system pomieszczeń, które możemy zaciemnić, zadymić, włączyć światło błyskowe i wyłączać poszczególne elementy zmysłów. I tutaj widzicie też monitorowanie pomieszczeń, jak również możemy tutaj stosować inne elementy związane na przykład z udzielaniem samopomocy i nagle pojawia się niebezpieczeństwo, na które trzeba zareagować. No i odpowiedni sprzęt, o czym tu już kilku prelegentów powiedziało, no nie da się przeprowadzić dobrego szkolenia bez sprzętu ogólnie dostępnego, nawet jeżeli to są te podstawowe opatrunki osobiste, które znamy, poprzez ogólnie przyjęte na świecie, czyli opatrunki izraelskie, opatrunki typu OMIS. I tutaj też chciałbym podpowiedzieć osobom, które odpowiadają za szkolenia, że czasami szkolenie na przykład z użycia paralizatora można właśnie pogłębić, należy element związany z udzielaniem pomocy i na przykład testy, które wykonywali się pod kątem użycia elektrod, wbijanie się w ciało, jak również działania samego prądu.